Najlepsze antyfakty w internecie. To może 6-8 byśmy dogadali, jakbyś się zgodził. Pogadamy jeszcze o tym, co? Stary, jest mega ciężką wagę dobijać, nie? Ale dają mi tu takich gości, kurwa... Ja wiem, co się mi, ja coś ci powiem, mi dawali zawodników 8-3 i w sumie nie wyprzedzają, no, brałem te walki. Powiedziałeś po walce takie coś, że nie chcesz więcej walczyć z cięższymi, nie? Bo wiesz, jak to jest. Brawda. A teraz trochę mnie postawiłeś w takiej sytuacji, że ja musiałbym walczyć z cięższym. A to prawda, ale okej, okay, nie, ma trochę racji, natomiast ty zgodziłeś się na jakby tą wagę, a potem się wycofałeś, gdyby no, nie było, wiesz, nie miałbym pretensji. Bo powiedziałem to trenerowi i trener był zły, że się zgodziłem z partyzanta, zamiast z nim to skonsultować, bo ja taki jestem, dostaję telefon. No nie twoja, ale wiesz, to ja? Przedstawiłeś mnie, jak ja bym stchórzył, nie? A to nie jest moja wina, że trener się nie zgodził. Dobra, to jest ale koniec końców, czy ja to jest wina, moja czy twoja? Na pewno nie moja. No ale to jakby dałeś słowo. Nie, no słowa nie dałem. Powiedziałem federacji tak, okej, okay, przedyskutuję z trenerem, nie? No. No, ja dostałem informację, że to powiedziałeś, że tak, spoko, a potem dyskutowałeś z trenerem i powiedziałeś, że jednak no, nie. No, jednak nie, bo a jednak uważam, że jednak jak wiesz. Wiesz, stary, to ci powiem, słowo? Ja się zgodziłem teraz na Dominika Pudzianowskiego, miałem z nim walczyć, ale trener też powiedział, że jeszcze nie. Okej, okay, ale no. Prędzej on czy ja? To jak federacja zadecyduje, ale wiem, że są chętni na ciebie i na niego, nie? Aha, no. Okej. Okay. A tak ty czujesz bardziej on czy ja? Myślę, że jesteś lepszy od niego. Ale bardziej byś chciał ze mną zobaczyć, czy z nim? Z nim, bo walka gościa 100 kilo kontra 60 coś, wiesz, zrobiłaby więcej szumu, nie? Okay. A nasza by była sportowa. Ale staram się, dobijam wagę i mam nadzieję, że... Dobra, panowie, to może pierwszy face to face, zapraszam. Jedziemy. Cześć, położę. Lizak, masz powiedzenia Hasanowi? Panowie, panowie, to jest... No w sumie nic. Hasan? W sumie też nic. To który z was dobije, a który zbije? Ja dobiję, on zbije. W jakiej kategorii się widzicie? Ja bym jeszcze bardzo 7-0. Tutaj słyszę 6-8, może być po środku 6-9 kiekowskim targiem. O wszystkich decyduje wszechmocny Miraz. Tak jest. Dobra, dzięki. Dziękuję ci bardzo. Co? Nie byłem pewny, czy to ty. Możemy zrobić. Lizak ucieka cały czas od wywiadu. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, znowu Piotr Lizakowski, witaj. Siema, przepraszam, że piję, ale trochę mi się pić chce po konferencji. Dobra, troszeczkę nagrałem tego, co się wydarzyło przed chwilą. Opowiedz jeszcze raz te wasze, może nie spięcie, ale tę waszą dyskusję z Hasanem. No, spotkałem się z Hasanem, tak jak widziałeś. Zrobiliśmy face to face'a. Tam umawialiśmy się na jakąś wagę, żeby do tej walki potencjalnej doszło, bo wiem, że on bardzo chce. No może coś z tego wyniknie, nie? Tak jak ci mówiłem kiedyś tam prywatnie, że staram się dobijać tą wagę, żeby jakby mieć większy wachlarz przeciwników, bo wszyscy no, będą mnie wyzywać do walki, to wiadomo, łatwo jest wyzywać gościa, który jest mega lekki. Ja tam w żadnej walki się nie obawiam, dobiję wagę i pokażę im, na co mnie stać, że będą żałować tych wyzwań. Nawet chcieli cię zestawić z bratem Mariusza Pudzianowskiego, który teraz bije się ze Scarface'em, tak? No tak, dlatego go troszkę tam podszczypywałem, troszkę zaczepiałem. Myślę, że ta walka może się odbyć w przyszłości. A jaka jest różnica wagi między wami? On waży tam 93, 5, coś takiego mówił teraz, nie? A ja ważę teraz 66, najwięcej w swoim życiu. Okej, okay, czyli byłaby to walka totalnie freakowa. No, zdecydowanie, tak, i o to tu chodzi, nie? Myślę, że mógłbym tam pokazać pewne umiejętności, jak tacy chuderlacy jak my, czyli ja i widzowie, którzy też są chudzi, bo dużo dostaję takich wiadomości, jak radzić sobie z wielkimi, napakowanymi typami. To będzie tutorial. To troszeczkę taką walkę już przetarł szlaki w tym względzie Wiewiór, który walczył z Handkę na pierwszym fejmie. O, on był tym, jak to się nazywa? Jak ktoś coś zapoczątkuje? Pionierem. Pionierem. Wiewiór był pionierem i już po tej walce, to był fejm jeden chyba, nie? Chyba tak, to dwa, wielki pamiętam. Szacunek do mnie zyskał i wtedy zauważyłem, bo wtedy jeszcze nie robiłem stricte parteru, jak był fejm jeden, to jaką potęgą jest parter. Ja naprawdę liczyłem, że on mu tą skrętową urwie nogę. To może taka walka w przyszłości dwóch lżejszych chłopaków, to Wiewiór na kontra na dwóch jakichś byków. Nie. To by było właśnie ciężkie, bo wielkoluda chudy musi zabiegać, a gdyby było dwóch wielkoludów i dwóch chudych, to nie byłoby miejsca do biegania. Na stadionie trzeba byłoby to zrobić. O, chyba że jakaś wielka arena była, ale to było z kolei nudne, nie? A jeden na jeden, no to może go jeszcze zabiegać. Dobra, to jak to teraz jest z Hasanem, dlaczego wy nie walczycie?
no bo walczy z Dominikiem Skowyrą. Waga Hasana mi nie odpowiadała, ja się z tym nie ukrywam. Wiesz, jeśli ktoś mnie wyzywa do walki, to słabo jak stawia swoje warunki. Jeśli ktoś mnie wyzywa, to niech przyjmie moje warunki. No Hasan ich nie przyjął, no ja to rozumiem, że on nie zejdzie tak nisko z wagą. Wiesz, no to też nie jest moja wina, że ja ważę ile ważę, nie? A że szanuję tam gdzieś jego umiejętności, bo jak na frika uważam, że jest dobry, to jeśli da mi czas, tak jak powiedział, ja dobiję tą wagę, to może ta walka się odbędzie w przyszłości. Tak, byś mógł tylko jeszcze wytłumaczyć, bo nie wszyscy słyszeli to, co tam rozmawialiście między sobą, to nie chcesz walki z Hasanem przez wagę, a z Pudzianowskim chciałbyś tę walkę, tak? Jakbyś mógł to właśnie wyjaśnić. Tak, bo uważam, że Hasan by był niebezpieczniejszym rywalem, ma większe umiejętności dużo i doświadczenie. Okej, okay, a z Pudzianowskim byłaby to frikowa walka i dlatego chciałbyś się zmierzyć po prostu z cięższym zawodnikiem, który gdzieś te umiejętności ma na niższym poziomie, i, tak? I by było duże show, wiesz, jakbym przegrał z Hasanem, bardziej by mnie to bolało, niż jakbym przegrał z gościem pod stówkę, który podchodzi. Dobra, bo tutaj rozmawiamy o naprawdę dwóch ciekawych walkach, a teraz tą walkę, którą masz ze Skowerem, no przynajmniej w moim odczuciu jest najmniej interesująca z tych dwóch potencjalnych zestawień, które mogłeś jeszcze tutaj mieć. No tak, wiem, że tak jest, bo tam z Dominikiem się znamy, nie ma między nami żadnego konfliktu. On ma czarny pas judo, to są jego sportowe jakieś osiągnięcia, co jest bardzo duże, ale nie ma, wiesz, nic, żeby podkręcić za bardzo z Dominikiem. No wiem, że może widzowie oczekiwali większych fajerwerek na pierwszą walkę, ale dajcie mi zawalczyć, dajcie mi się sprawdzić na tej dużej arenie, przy takiej dużej publiczności. Trener też bardzo chciał, żebym pierwszą walkę miał taką spokojniejszą, na przepalenie, zobaczyć jak to pójdzie. A później będziemy odpinać wroteczki i brać coraz bardziej szalone pojedynki. Teraz zobaczymy, jak się sprawdzę z Dominikiem. On też jest cięższy ode mnie. Niedużo, ale tam 74 chyba ma. No i sam jestem ciekaw, jak wypadnę, nie? Wierzę w siebie bardzo, myślę, że pójdzie po mojej myśli. No, sam twój udział w Grand Prix miał już być mega tak widowiskowy, bo tam chyba też byłeś najlżejszym zawodnikiem. Byłem najlżejszy, ale w oczach bukmacherów i... Nie, w sumie bukmacherów nie, bo oni mnie dali jako drugiego, a to widzowie tak zaczęli obstawiać, że wyszedłem na faworyta. I co? I, no tak, to Grand Prix to też troszkę innymi prawami się rządziło, bo to jest taka szansa, nie? Szkoda ci, że to się nie odbyło? Bardzo. Wielka, wielka. Mogłem zrobić coś dużego, nie? Tam totalnie frikowe zestawienia mogły być wylosowane i właśnie też widziałem w tobie taką osobę, która no może na tym tylko zyskać w sumie. Dokładnie, bo nikt by nie był zdziwiony, jakbym przegrał z Wielkoludem, a jakbym wygrał taki turniej, to by było coś, to by ludzie o tym mówili. Dobra. Wielu zawodników z tamtego High League zostało przejętych, zakontraktowanych w Fejmie. Czy ty miałeś propozycję z Fejmu, żeby tam do nich dołączyć? Takiej wprost propozycji nie miałem, ale ktoś... Kurde, nie wiem, czy mogę o tym mówić, nie? No ale już powiem. Ktoś mi powiedział, że ktoś chce się do mnie odezwać z tej federacji, ale powiedziałem, że już nie ma po co, bo ja zostaję jakby przy ludziach, którzy pierwsi do mnie rękę wyciągnęli. Lojalność. Tak. Wiesz, słabe by było z mojej strony, bo byłem na tej konferencji High League, to mi zrobiło dużą promocję, a teraz bym od razu poszedł do Fejmu. Źle bym się z tym czuł, a nie jest tajemnicą, że wielu zawodników, wielu pracowników High League'a jakby tworzy cloud i chciałem zostać przy tych ludziach, oni do mnie wyciągnęli rękę pierwsi, zachowali się bardzo w porządku, także chciałem zachować się również w porządku dla nich i dlatego tu zostałem, nie żałuję, bo moja lojalność została nagrodzona też fajnie. I jeszcze wynagrodzeniem? No, można tak powiedzieć. I jestem zadowolony, że jestem w klaucie. I też wolę brać udział w nowym projekcie, niż być piątą wodą po kisielu w czymś, co już jest i ma swoje gwiazdy. I w sumie już tutaj ta twoja drabinka potencjalnych zawodników też rośnie chyba z konferencji na konferencję. No tak, ja sobie tak pozaczepiam paru gości w sposób jakiś taki kulturalny, bez wyzwisk zbędnych. Może jakieś walki się z tego urodzą właśnie, fajnie by było. Dobra, czekamy. Dzięki. Dziękuję wielkie. Bardzo. Dzięki. Najlepsze antyfakty w internecie.